Dobrze, to skoro nie można na live, to przynajmniej wam nagramy. Popatrzcie, znajdujemy się w nowym żłobku na ulicy Sygnałowej. Prace własnoręcznie wykonane przez jedną z naszych, przez panią Emilię, przez jedną tutaj z naszych koleżanek. To jest akurat salka, gdzie dzieciaki jedzą. Taka jest salka na dwie grupy. Tam jest jedna grupa, a tutaj jest druga grupa. Tak. Słuchajcie, tak nagrywam, żeby mieć nie stosujcie się moją obecnością czasem. Dobra. No, bardzo mi miło. Dobra, to mamy te zabawki, tak? Dla dzieciaków. Tam leżaki. OK. To idę dalej. Pa, pa, do zobaczenia. Słuchajcie, mamy w ogóle cudownych pracowników w naszym zespole żłobków. Dobra, to wracamy do tej pierwszej sali. Raz jeszcze. O. Idę pokazać łazienkę. Bo to fajnie. Zapraszamy. Idziemy do łazienki. O. Tak wygląda łazienka. To jest urządzenie na pampersy, tak? Tak. To jest urządzenie na pampersy. Najfajniejsza konsumowa toalety dla dzieci. No właśnie. Słuchajcie. Takie toalety. No rzeczywiście. To super wygląda. To super wygląda. Tak, tutaj mamy brodzik, tak? Okej. Okay. No i tutaj mamy nocniczki. Strefa nocników. Tak jest, ale wszystko pięknie. Wraz z pomieszczeniem takim gospodarczym. Okej. Okay. Super, naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. I estetycznie, i tak funkcjonalnie. Tak, na pewno dużo miejsca. Bo no. Panie prezydencie, no. Pisał nam się pan do księgi. Jak to się nie pisałem do księgi? No. Dobra, to idziemy do... Ja też chcę. Tak? Dobra, słuchajcie, bo się tego. No właśnie, bo się nagrywamy, także... Super. Także tak jest, to machamy. Pomachamy w takim razie wszystkim, bo zasięgu jeszcze nie macie, tutaj musicie popracować na tym, tak jest. Tak jest, tak jest. To idziemy dalej pokazywać, to na razie, pa, pa. Pa. Tutaj mamy szafki, każde dziecko i rodzice będą mieli swoją szafeczkę, tak? A to co to jest? To zabawka. Do zabawy. Do zabawy. Dobra, to idziemy dalej oglądać. To co, w prawo czy w lewo? W prawo idę. Dobra. Szerokie, długie korytarze. Tutaj jest takie oto patio. Dobra, to idziemy dalej. Tutaj co mamy? A to jest wasza już grupa? Nie, dobra, to jest następna grupa. Wszystko wygląda tak samo. A tam z drugiej strony mamy plac zabaw, tak jest. A za tym placem zabaw będzie boisko. Tak jest. Dobra, to idziemy dalej. Dobra. A, bo tutaj będą kolejne grupy, nie? Tak, tutaj jest rozdzielnia posiłków. Okej. 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 O, tam się w środku zapala. Dla dzieci. Super. Okej. Okay. Kolejna grupa i każda grupa. Żabki. Tak, żabki. Tu jest grupa żabki. Tak jest. Rozkład pomieszczeń jest taki sam. Hello. Pozdrawiamy. Tak jest, my też. Idziemy, nagrywamy i pokazujemy. Pa. Super dziewczyny. Widzicie, tak to u nas jest. Tu jest znowu rozdzielnia posiłków. No i tu są biedroneczki. Tu są biedroneczki. Hello, hello. Tak jest. Dobra, i tutaj. A do kuchni. Do kuchni tędy dojdziemy? Do kuchni nie. Nie, dobra, bo to jest ta część taka administracyjna, nie? Tak, bo tutaj są jeszcze dwie sale maluszków. Tak jest. Dwie sale maluszków, czyli tutaj są najmniejsze dzieciaczki. Dobra. O. Tutaj. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Słuchajcie, nagrywamy taki filmik, żeby było dla potomnych. O, jak to wygląda. Dobra. To zaraz, to tutaj miałem przyjść na leżakowanie. No właśnie. A tutaj są te dla najmłodszych, tak? Jadalnia dla najmłodszych.
Super. Wszystko elegancko wyposażone, nowocześnie. To znowu rozdzielnia? Tak. Tak, tutaj będą wydawane posiłki, wszystko przygotowane. No i tam znowu. I tam znowu druga sala dla dzieciaczków. Hello, tak sobie nagrywam, żeby było dla potomnych. To pa, idziemy dalej. Słuchajcie, tak jest. Właśnie. Tutaj te krzesełeczka do jedzenia. I te łóżeczka, super, tak. Super. Gdzie są łóżeczka? A, tutaj są. A, właśnie, tu jest sypialnia dla maluszków. Tak wygląda sypialnia dla maluszków. Super. Super. No dobra. A jeszcze za chwilę pokażemy na live.